Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Krzysztofem Nowickim. Część szósta. Jak zmieniała się archeologia? To tak, z punktu widzenia tego metodologii, teorii, nauki, to rzeczywiście, kiedy ja zaczynałem, to jeszcze duża część, przede wszystkim tej centralnej europejskiej archeologii, była zdominowana przez przedmiot, czyli badanie przedmiotu, badanie pozostałości. Natomiast wtedy już koledzy anglosascy zwracali uwagę na coś innego, na proces, na relacje pomiędzy ludźmi, na zmieniające się społeczeństwa. Ten człowiek rzeczywiście zaczął odgrywać znacznie większą rolę. To nie był tylko wytwórca ładnego przedmiotu. To był człowiek z jego wszystkimi problemami. Problemami typu społecznego, problemami typu gospodarczego, problemami typu historycznego, politycznego itd., itd. To jest rzeczywiście to, brakowało mi tego w latach 70. w czasie studiów i w latach trochę późniejszych też. To jest jedna rzecz, że przesunięcie znaczenia tego, co my robimy, z przedmiotu na człowieka i na wszystkie problemy związane z życiem konkretnego człowieka czy jakiejś grupy społecznej. Dwa, no to może nie wiem, czy kolejność jest dobra, ale dwa to technika. No to jest rzeczywiście ogromny postęp. Dotyczy to również i mnie, chociaż to w mniej zauważalny sposób się dokonywało, ale jak sobie przypomnę, w jaki sposób ja robiłem fotografie, zdjęcia w roku 83, kiedy pierwszy raz pojechałem na Kretę, z aparatu typu Zorka, to taka fałszowana rosyjska Lajka przedwojenna, a potem Zenit jeszcze też. I tu były czarno-białe, tu były slajdy, to się robiło te zdjęcia, strasznie ciężko było dostać, bo to slajdy w latach 80. dostać, ja musiałem stać, po znajomości załatwiać i tak dalej, tylko piekielnie drogo kosztowało, potem jeszcze wywołanie, robiło się zdjęcie, nie wiedziało się, czy to zdjęcie wyjdzie, czy nie wyjdzie, potem cały film gdzieś, czy nawet całą partię filmu gdzieś tam w jakimś fotograficznym sknocili, bo to przewołali, czy coś takiego. No a teraz mamy aparat cyfrowy, prawda, z kartą, która mi pozwala robić 2000 zdjęć, 4000, pstryka i automatycznie, momentalnie się widzi, wyszło, nie wyszło. Ja pamiętam taki szok mój na wykopaliskach w Somersecie, kiedy oni przed zdjęciem właściwym wyczyszczonego obiektu używali Polaroida. Bo na Polaroidzie widzieli, czy to wszystko już jest ładnie wyczyszczone, czy wszystko dobrze poukładane i po tym Polaroidzie robili już normalnym tym. No teraz Polaroida nie potrzebujemy, bo po prostu robimy zdjęcia, patrzymy, wyszło, nie wyszło, robimy drugie, trzecie, czwarte i tak dalej. Ale dalej, na przykład ja bardzo dużą część moich prac to było wykonywanie planów topograficznych stanowisk na Krecie. No i właśnie, w jaki sposób ja je wykonywałem? Jednoosobowo, nie było mowy o niwelatorze czy teodolicie, tylko jednoosobowo to był kompas, taśma i trygonometria. Znaczy, to polegało mniej więcej na tym, że mierzyło się kilka tylko odcinków taśmą, no to w miarę te odcinki musiały być długie, żeby ta precyzja była, więc powiedzmy, jak było stanowisko 300 na 300 metrów, to wystarczyło zmierzyć powiedzmy dwa odcinki, jeden powiedzmy 100-metrowy, drugi 50-metrowy i potem już kątami, kompasem się mierzyło i potem wychodził z tego szkic. Ja to nie nazywałem planem, tylko szkicem. Ale później przy konfrontacji późniejszej, znacznie późniejszej, tych szkiców z Google Earth, na przykład ze zdjęciami, wychodziły, że one były bardzo dobre, że one miały bardzo dobrą dokładność. Ale one miały jeszcze jeden wtedy walor. Nie było map. My żeśmy pracowali na Krecie z mapami turystycznymi. 1 do 200 tysięcy to było wszystko, co mogliśmy dostać. Kiedy żeśmy prowadzili wykopaliska,
do mapy były 1 do 5 tysięcy w dyspozycji armii greckiej, więc poszliśmy, żeby nam dali mapę, arkusz 1 do 5 tysięcy, gdzie to stanowisko się znajduje. No to ten grecki oficer powiedział, dobrze, ale gdzie macie to stanowisko? Mamy tutaj. No dobrze. Wziął nożyk i wyciął z tego arkusza kwadrat 10 na 10 i nam podał to. Tak wyglądała mniej więcej nasza kartografia i możliwości tego. Teraz mamy mapy normalnie dostępne, te same mapy 1 do 5 tysięcy, w internecie można sobie zamówić, to się płaci za jeden arkusz około 20 euro i można je dostać bez żadnego problemu. Nie mówiąc o tym, że te mapy tak zwane turystyczne, to już są też 1 do 50 tysięcy, 1 do 25 tysięcy, które pozwalają już pięknie opracowywać schematy osadnictwa i tak dalej. Także to jest kolejny postęp. No ale jeśli chodzi o te moje szkice, jak ja teraz chodzę z GPS-em, którego dokładność jest ręczny GPS, więc to nie jest ten duży, który się normalnie w kieszeni, 3 metry dokładność. To ja z tym GPS-em teraz, gdybym miał to 30 lat temu, to te wszystkie moje szkice dużych, bardzo dużych stanowisk, to byłoby tak, no szłoby jak po maśle, bo bym tylko sobie mierzył te poszczególne punkty charakterystyczne i potem to wszystko wrysował. I to robię zresztą jeszcze do tej pory, więc jest to ogromna przyjemność w tej chwili. A precyzja tego jest taka, że jak ja gdzieś mam skorupę, jakąś jedną skorupę, bo ja tych skorup tam nie zbieram, ale charakterystyczna, ważna, i ona jest na tym stanowisku, to jak ja wiem, że za 2-3 lata przyjdę i z moim GPS-em nastawię sobie, żeby dojść do tego punktu, to ja znajduję pojedynczą skorupę po kilku latach w tym samym miejscu ona sobie leży. Także to jest no, też ogromny postęp. Ja nie mówię już o tych rzeczach bardziej związanych bardziej z naukami ścisłymi, prawda, jak petrografia czy bezinwazyjne badanie terenu. No wszystko, no, technika rzeczywiście, technika i współpraca z naukami ścisłymi, chociaż w niektórych aspektach naszych badań nauki ścisłe nas oszukują, a my dajemy się oszukiwać, ale również po to, żeby oszukać sponsorów. Sponsorzy łatwiej dają pieniądze, jak widzą, że tam są jakieś badania specjalistyczne, laboratoryjne, bo mówią, że to jest właściwa, nowoczesna archeologia. Natomiast ja ze swojego doświadczenia widzę, ile tam jest rzeczy kompletnie nieprzydatnych. Bo jak ktoś mi robi analizę gleby, i potem widzę, że nikt tego nie czyta, naprawdę nikt później tego nie czyta, nikt tego nie wykorzystuje do żadnych dalszych badań, a poza tym ona nie ma się nijak do zachowania tych ludzi. Oni nie znali tej analizy, a z tej analizy wcale nie wynika nic więcej, czy ta gleba się nadaje na takie uprawy, czy na te. Bo to ja otrzymuję przez wywiad z miejscową ludnością. To oni mi mówią, gdzie im się udawało rośliny strączkowe, a gdzie na przykład zboże i tak dalej, i tak dalej. Także tak, jeśli chodzi o postęp techniczny i wykorzystanie pewnych metod, tak. Z tym, że no niestety duża część pieniędzy na te badania specjalistyczne to są pieniądze zmarnowane. Znaczy one naprawdę nie przynoszą praktycznych rezultatów. Ale ładnie to wygląda, to się ładnie prezentuje w aplikacji o grant, coś takiego. Ale to wszędzie jest to samo. To nie jest ułomność na przykład Polski. Ja to widzę w Anglii czy w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych jeszcze bardziej. Jakie zmiany w archeologii przyniósł 1989 rok? To znaczy, co zmieniło na pewno? No jednak to otwarcie na świat spowodowało, że łatwiej archeologom było się poruszać, to niewątpliwie. Już nie trzeba było występować o ten nieszczęsny paszport i tak dalej. Łatwiej można było wtedy zawiązywać nowe kontakty i rozpoczynać jakieś nowe projekty, bo inaczej na nas koledzy z zachodu spojrzeli, a no z tymi to w tej chwili możemy coś myśleć o czymś poważniejszym, bo już nie będzie tej trudności politycznej. Także no od tej strony tak. No dosyć szybko to też było ważne, to finansowe uporządkowanie spraw, że żeśmy mogli zacząć już no,
liczyć, ile pieniędzy naprawdę mamy, bo przedtem nie wiadomo, ile pieniędzy mieliśmy, prawda? Bo 1000 złotych dzisiaj było warte tyle, a w przyszłym roku już mniej. Także mimo, że byliśmy biedniejsi, to był moment szoku, ale to był punkt zero, od którego można było zacząć coś budować. Także na pewno zmieniona relacja ze światem zewnętrznym, łatwiejsza, dużo łatwiejsza i punkt startowy też do uporządkowania finansów, ile my naprawdę mamy, co my mamy, co z tym fantem zrobić. To były bardzo ważne rzeczy, szczególnie dla archeologów pracujących gdzieś indziej, pracujących we współpracy z kolegami za granicą, czy myślących o projektach zagranicznych. No oczywiście pewna wprowadzenie dyscypliny finansowej i doprowadzenie stanu budżetu do tego stanu realności spowodowało pewne perturbacje, które w niektórych przypadkach wyszły na dobre, w niektórych niewiele zmieniły, a w niektórych być może się pogorszyło niektórym środowiskom. W naszym instytucie przede wszystkim chodziło o bardzo gwałtowną, szybką redukcję ilości pracowników. A przynajmniej część tej redukcji była sensowna i ona jak gdyby uwolniła Instytut od tego zbędnego balastu pracowników, którzy niezupełnie się sprawdzili, niezupełnie byli potrzebni, można było się z nimi bardzo łatwo obejść przy zachowaniu tego samego potencjału badawczego. No ale to na pewno mówię, rzutowało w różny sposób w różnych instytucjach, co było chyba w moim przekonaniu, ale to jest bardzo subiektywny sąd, co było złe później, co się stało, no to ten niestety hura, boom na tą szybko, dynamicznie zmieniającą się ilość studentów, co spowodowało też szybko, dynamicznie zwiększającą się ilość pracowników w tychże instytucjach, instytucji i tak dalej. Poszła ilość, jakość tąpnęła ogromnie, no i to miało wpływ i na edukację, ale i również na same badania. Także myślę tak, że z jednej strony to ten styk nasz kraj, zagranica, dwa, uporządkowanie finansów, rozpoczęcie wszystkiego niejako od punktu zero, że mogliśmy zacząć liczyć, trzy, no, zamieszanie spowodowane tym, że nagle żeśmy zaczęli budować nowe instytucje, przyjmować ogromne rzesze studentów i tak dalej. To też miało duży wpływ, tak jak na całą naukę, nie dotyczy to tylko archeologii. No ale rozwój naszego kraju spowodował ogromny boom na prace archeologiczne, te ratunkowe prace archeologiczne. Gdyby był zastój, to by przecież tych wszystkich projektów autostradowych nie było, a to były ogromne pieniądze, no i ogromne też rezultaty tych prac. To nie tylko, że wydane pieniądze, ale żeśmy dowiedzieli się bardzo wiele też o przeszłości tego rejonu.